Siedem lat czekania. Przez ten czas stało się naprawdę wiele. Ale w międzyczasie mieliśmy pewne obawy, czy to ponownie się pojawi. Aż w końcu pewnego dnia pojawiła się zbiórka na Kickstarterze. Ankama próbowała zdobyć pieniądze, aby móc kontynuować dzieło, które wielu wprawiło w osłupienie. Chciałbym was wszystkich zaprosić na kolejną piękną przygodę w świecie 12. Zapraszam was do mojej oceny niespoilerowej i spoilerowej 4. sezonu Wakfu. Sama gra Dofus, od którego Wakfu pochodzi i które rozgrywa się w tym samym świecie, liczy sobie około 25 ponad lat. No, jeżeli miałbym tak kłamać, to może ze 30. Mniejsza z tym. Występuje tam naprawdę wiele raz. Ale co takiego jest najważniejsze w 4. sezonie, co praktycznie różni się od całej reszty? Sposób wykonania. To, że to było robione na Kickstarterze, możemy już od razu zauważyć małe mankamenty w animacji. Czyli na przykład brak po niektórych klatek, bardziej spowolnione tempo. Rozumiem, że trzeba było wtedy zaoszczędzić na przykład na animacjach, ponieważ nie dałoby rady zrobić w pełni tego, czego chcieliby twórcy, ponieważ środki były wtedy ograniczone. Sama Ankama niestety z Netflixem zerwała umowę, także nie mieli za bardzo skąd wziąć kolejnych dodatkowych środków, albo raczej większych środków. Sami bohaterowie, jak zwykle, są przedstawieni dość klarownie. Niestety, chciałbym jeszcze tutaj dać malutki, jeszcze ciekawy błąd. A mianowicie, mamy bardzo dużo bohaterów. Każdy z nich ma swój charakter, swoją historię i dla każdego z nich można byłoby zrobić osobny film, ewentualnie serial. Takim pięknym przykładem jest na przykład Dofus Skarby Keruba, który też ma bardzo skomplikowaną historię i rozgrywa się w tym samym świecie, co bardzo nam pokazuje, jak skomplikowane może być uniwersum Ankamy. Więc przejdźmy do sedna. Charakterów mamy dużo, ale wątków tak samo. Prawie każdy z nich ma rozpoczęty jakiś wątek. Niestety nie jest on do końca rozwinięty. Czy to był błąd? Raczej nie. Ankama raczej w tym momencie, jak udało mi się wtedy przejrzeć chomika, poza tym pozdrawiam tą, która przetłumaczyła nam na chomiku wszystkie odcinki. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękujemy w imieniu całego fandomu, że mogliśmy to obejrzeć. W tym momencie i ja bardzo, ale to bardzo długo czekałem, żeby móc kontynuację obejrzeć. I między innymi to, co się stało z całym wszechświatem. I tu chciałbym jeszcze powiedzieć bardzo ważną rzecz. Słyszałem, że na tym specjalu Oropo zrobili coś takiego, że podczas eksplozji, jak sami widzieliście, to był zupełnie inny wszechświat. Oropo chyba w tym momencie przeniósł się do innego wymiaru z Eliakubem i przeniósł zupełnie inny wszechświat. To raczej by tłumaczyło, dlaczego tak naprawdę świat 12 nadal trzymał się kupy. Doczepiłbym się jeszcze warstwy wizualnej. Widać, że jest odrobinę gorsza, ale szanuję jednak to, że same projekty postaci chcieli jak najlepiej odwzorować pomimo ograniczonych środków. Weźmy na przykład tutaj. Pierwszy sezon, a czwarty. Widać, że tutaj troszeczkę zaoszczędzili na samym rysowaniu, ale twórcy jednak chcieli, żeby to było jak najbliżej tego, co my znamy. I ja w tym momencie chciałbym dać wam dużego plusa, ponieważ sama technika wydaje mi się takim przyjemnym kompromisem między brakiem środków, a jednak zachowania tej tożsamości. Wiele sztuczek, które też zostało nam pokazane, też między innymi w Sowim Domu, pojawiało się również w Wakfu. Oczywiście Ankama robiła to wcześniej,
Mianowicie bawili się oni formułą, zmniejszali troszeczkę klatki animacji, używali po prostu niezbyt dokładnego rysowania, przedstawiając za pomocą abstrakcji wydarzenia, które miały miejsce na przykład w nekroświecie. Także tyle, jeżeli byłoby o niespoilerowe omówienie. Teraz przechodzimy do spoilerów, ponieważ tu będzie o wiele więcej do powiedzenia. Koniec trzeciego sezonu był dla mnie bardzo zaskakujący oraz pełen pytań. Czy świat 12 został zniszczony? Mam już odpowiedź. Oropo, używając Eliakuba, przeniósł się tak daleko, że eksplozja ominęła całą planetę. Nasi bohaterowie, jak i wychowankowie Oropo, przenoszą się do świata bogów, Inglorionu. Jednak coś jest nie tak. Wszystkie ich siedziby zostały zdewastowane oprócz jednego. Tutaj poznajemy boginię Eliatropów, matkę wszystkich z ludu Jugo, który bądź co bądź jest jednym z 6 legendarnych Eliatropów i smoków pobłogosławionych jej mocą. Mam pewne podejrzenia, co mogło się stać w Inglorionie, ale o tym opowiemy później. Świat 12 nawiedza nowe zagrożenie, ale nie z tego świata. Stwory wyprute siły życiowej, pożerające wszystko jak szarańcza. Nekroni oraz ich wódz, Toros Mordal. Niegdyś szlachetny władca, zdobywszy 6 dofusów ze swojego świata, wykorzystał je w innym celu, mimo swoich dobrych intencji. W celu uwolnienia swojego ludu od cierpień, pozbawił ich wszelkich emocji, zamieniając ich w żarłoczny rój nieczułych, wiecznie głodnych kreatur. Wkurza również mnie fakt tchórzostwa oraz arogancji matki Eliatropów. Podczas rozmowy z władcami świata 12 mamy sytuację, że w Boncie, praktycznie jednym z głównych miast świata 12, czci się wszystkich bogów, ale o niej nikt w ogóle nie słyszał. Akurat temu w ogóle się nie dziwię. Głównie dlatego, że zarówno Eliatropy, jak i smoki w tym świecie były uważane za legendy, dlatego ich bóstwa nie były znane innym rasom. Występują również pewne nieścisłości fabularne, takie jak jeden z 6 smoków, Efrim, został zamieniony w Nekrosa. W obawie przed stratą Wakfu, bogini ostrzega swoje dzieci przed tym, aby nie dały się wpływom Nekrosów, gdyż tracąc swoje Wakfu, nie tylko zamienią się w jednych z nich, ale również nie będą mogli się oni odrodzić. Tylko mam takie jedno ale. Jeżeli na przykład by zginął właśnie jeden z Eliatropów, a smok byłby Nekrosem, to ten Eliatrop by się w ogóle z tego dofusa odrodził? Wcześniej, jak kiedyś opowiadałem w jednym z filmów, 6 Eliatropów, jak i smoczy bracia, mają zdolność do ponownego odrodzenia się, jeżeli obydwoje z rodzeństwa są w dofusie, czyli w jajku, w którym znajduje się ich Wakfu. Cóż, tego niestety nam nie wyjaśniono. Przejdźmy więc do konkretów. Przedstawiane nam są również losy Ruela, który pomimo odzyskania żony, ona próbuje dać mu nauczkę, rozdając jego bogactwo innym. Początkowo on sam jest zdenerwowany tym wszystkim, ale po chwili jednak odpuszcza, gdyż nawet jak na Enutrofa był zbyt chciwy i zobaczywszy, że są ludzie, którzy bardziej potrzebują tej fortuny niż on sam, w tym momencie zmiękło mu serce. A tak naprawdę to Ruel praktycznie zawsze chciał jednak tę rodzinę mieć. W głębi swojego serca nigdy nie opuszczał Jugo tylko dlatego, że traktował go jak syna. Później, jak wszyscy inni bohaterowie z Bractwa Tofu, dołącza on do finałowej bitwy przeciwko Nekrosom. Misiek i Ewangelina wracają do siebie z nowym Lokajem. Nie pytajcie. Przybywa nieoczekiwany gość, o którym nie wspomnę, ponieważ nie chcę, abyście sobie psuli zabawy i żebyście sami sobie obejrzeli. Amalia wraca do swojego królestwa Sadidy w najczarniejszej dla nich godzinie, gdyż król umiera, a jego ma zastąpić Armand wraz ze swoją wybranką. Tak jak mówiłem, jest wiele wątków nasuwających się na siebie i to, jak mogą się uzupełniać ze sobą, jest kolejnym plusem tego serialu. Natomiast sama walka z Torosem pozostawia wiele do życzenia. Jego motywacją jest spełnienie jego niekończącego się głodu spowodowanego klątwą jego własnych dofusów. Poza tym sam motyw, że jego nie dało się pokonać, tylko wysłać z powrotem do Nekroświata, jest bynajmniej dla mnie głupie, gdyż w trzecim sezonie Bractwo Tofu walczyło z Adamajem posiadającym dokładnie tyle samo dofusów,
a dało się je usunąć z jego pleców. A u niego nie mogło? Nie wiem, czy tu po prostu nie poszli na łatwiznę, czy po prostu nie mieli żadnego pomysłu. Motyw ten bardzo przypomina mi film Wojowniczy Żołnierze Ewolucja, gdzie tam tak samo Krangów pokonano, tylko dlatego, że nie dało się zniszczyć, wysyłając ich w kosmiczną pustkę. Z kolei samo postępowanie matki wszystkich Eliatropów było godne potępienia. Chęć ochrony swoich dzieci powodowało u niej nadopiekuńczość i była gotowa zabrać swoje dzieci daleko stąd, nawet wbrew ich woli, pomimo groźby zostawienia na pastwę Nekrosów wszystkich innych mieszkańców Świata 12. Z drugiej strony jest tam nakreślone, dlaczego tak ona postępuje, ponieważ swego czasu bogowie wysłali ją na wygnanie do Nekroświata w celu karmienia tych potworów, co jednak nie usprawiedliwia jej jako bogini miłości i miłosierdzia do zostawienia pozostałych ras w Świecie 12 na pastwę tych potworów. Widać naprawdę sporą niechęć do Eliatropów, pozostawiając fakt, że duża część ich rasy próbowała zniszczyć ten świat bądź go zmienić. Możemy wziąć na ten przykład Kilbiego, którego tutaj widzimy. Też byłem zaskoczony, że on tutaj w ogóle został uwolniony z pustego wymiaru, ale jego powrót był nakreślony zjednoczeniem wszystkich dzieci Eliatropów, które jeszcze żyły i były na tyle dojrzałe, aby móc walczyć ponownie i spotkać się ze swoją matką. Podsumowując, sam czwarty sezon dał nam kolejne pytania do spekulacji. Mnóstwo postaci i wątków do ruszenia, które mam nadzieję będą kontynuowane one w Webtoonach. I jako fan, na pewno, nawet już kupię do nich dostęp i chciałbym was wtedy prosić na wspólne omawianie tych rozdziałów jako część integracji na naszym serwerze. Mam nadzieję, że moja ocena wam się spodobała i koniecznie, jeżeli możecie, trzeci sezon Wakfu obejrzyjcie sobie na Netflixie, a zalecam, warto się tym zainteresować. Nie zdradzę wam oczywiście wszystkiego, gdyż nie chcę wam psuć niektórych niespodzianek. Pamiętajcie o zmotywowaniu mnie, dając łapkę, komentarzyk oraz pisząc wasze uwagi na temat danego materiału. Zapraszam również do Dojojoczeka i do serwerów partnerskich Vox Record oraz Kreskówka Subs. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach oraz na streamach na Twitchu. Bye!